Pomimo tego, że rynek finansowy ma też swoją mroczną stronę, jest napakowany oszustwami, ciągle na to się nabieracie. Ciągle nabierasz się na ten sam numer. Ostatnio szczyt bezczelności skamerów pod postem finansowego prepersa na Twitterze, promowanko leasingu złota. Komentarze w stylu, jest XXI wiek, przecież złoto puszcza się w leasing, czego nie rozumiecie, boomerzy? Na tym się zarabia, a nie to się ogląda. Ja nie wiem, czego wy nie możecie skumać. Sztuczna inteligencja nawet to skumała. Jak pytam czat GPT o depozyty, zawsze daje dopisek. Depozyty złota to często wykorzystywany mechanizm przez oszustów. Uważajcie na to. A poza tym żyjemy w finansowym matriksie. W finansowym matriksie, w którym każdy pieniądz, każdy papier jest roszczeniem do kogoś o coś, a złoto przedstawia wartość samą w sobie. Nie jest żadnym roszczeniem, nie jest żadnym papierem, nie jest żadną obietnicą i tak ma pozostać. A jak nie uważaliście na lekcjach historii, to przypomnę wam bitwę o Anglię. Wtedy Polacy bili się walecznie o swoje złoto, które było zdeponowane w Anglii. No i jak już tam zostało, no to Brytyjczycy zaczęli liczyć za samoloty, za paliwo i tak naprawdę tego złota do dziś, które mieliśmy ponad 100 ton, nie zobaczyliśmy.